Cześć, witajcie z tej strony, oczywiście Adix, i dzisiaj gramy sobie w Wota Blitz. I zagramy sobie dzisiaj czołgiem ARL-44. To jest moje główne konto i będziemy sobie dzisiaj tym czołgiem grać. Zagramy sobie dwie bitwy, zobaczymy jak nam pójdzie. Tak wyglądają ulepszenia, jakby się ktoś pytał. To jest moje główne konto, na nim gram już kilka ładnych miesięcy. No więc damy sobie tutaj jeszcze ulepszenie, bo możemy tutaj dodać punkty wytrzymałości. Możemy wybrać wzmocniony pancerz, 5% więcej pancerza kadłuba oraz wieży, albo staranny montaż, czyli zwiększa liczbę punktów wytrzymałości pojazdu i jego szanse na przetrwanie bitwy, plus 5% punktów wytrzymałości pojazdu. Mi się wydaje, że weźmiemy sobie to. Bierzemy, no i gramy pierwszą bitwę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jeśli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. I przeciwko nam będzie The General z ARL. Wyrównany dosyć składy. Gramy w trybie dominacji obecnie. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Bitwa się rozpoczęła i jedziemy. Jazda do bazy A, tutaj ktoś pisze. Dalej 1997. Dobrze, posłuchamy ciebie i jedziemy do bazy A w takim razie. Jedziemy. 24 km na godzinę. Za chwilkę pojawią się wrogowie i będziemy mogli ich rozwalać. Tak jest, o to chodzi. A za nami jest Sasha, 744740, ale dziwny nick jakiś. Dobra, lecimy, ja go atakuję, panowie, jak coś. Ej, miał mi go zaznaczyć, dobra. To lecimy do ataku i zaraz dostanie i coś nie wyszło. Ale spokojnie, spokojnie, no mierzyli nas. Niestety, ale zaraz się wychyli, to może go zestrzeli. O, ktoś tu jest za nami. Leopard. Panie, co ty robisz? Nie, nie trafiłem. O Boże, jak zlamiłem teraz. Nie, jaka lamka. O Boże, co ja zrobiłem teraz? To się wytnie, to się wytnie. Ach. Dobra reakcja. Ale nas otoczyli tutaj. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ktoś nas namierzył. Nie wiem kto. Nie wiem z której strony. ARL dostanie boom minus 274 uszkodzenia punktów żywotności. O to chodzi. Dawaj leoparda teraz. Leoparda, wychyl się, wychyl się. Nie. Przeleciało nad nim. A było tak blisko zniszczenia leoparda. No i przegrywamy już 3-0. Więc nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jest źle. Bardzo źle. Tragicznie. Ale my to jeszcze odratujemy. Zobaczycie. Ja to jeszcze odratujemy też z moją ekipą. Dobra, jedziemy w takim razie. Tutaj gdzieś chyba był ten ARL. Czyli taki sam czołg jak ja mam. I tutaj strzelimy sobie w jego silnik, coś nie wyszło. No nie, ale tego możemy spokojnie teraz stąd uderzyć. I boom, minus 230, ale nie! Nie, oni mnie zaraz rozwalą. O nie, już mam połowę życia praktycznie. Ale dobra, jest 2 do 3. Jest dobrze, jest dobrze. W silnik minus 226. Pięknie, pięknie, o to chodzi. O to chodzi, bardzo dobrze nam na razie idzie. No i teraz tylko uszkodzenie lekkiego silnicy. Ale spokojnie, spokojnie. Zaraz tutaj coś zrobimy lepszego. Tutaj ten ARL się wychyla, widzę. To jest szansa, żeby go zestrzeć, ale coś nam... Obratego, znowu w gąsienicy. No nie mogę coś zabrać mi punktów żywotności, pomocy, panie, pomocy sojusznicy, bo ja to jestem sam. Dobra, ale nie, ARL mnie rozwalił prawie. Nie, dlaczego? Ale tego, dobrze. Nie, 89 punktów żywotności mi zostało. No nie, zniszczą mnie teraz, zniszczą mnie jak nic mnie teraz zniszczą. No nie, idą tutaj we dwóch.
No nie. Dobrze, no spokojnie, ja to jeszcze wyrzucę. Coś postaram się zrobić. Koniec bitwy! Już? Co się stało? Aha, 1000 punktów zwycięstwa było, no niestety. Ale byliśmy drudzy pod względem uszkodzeń zadanych, tak więc bardzo dobrze. Pierwszy był Sasza, a dam ci, że prawnie bardzo dobrze grałeś. Jeśli ktoś chodzi, ile zniszczyłem ogólnie, najwięcej zniszczyłem 5. To było tym czołgiem, to było czołgiem FT. 69 stoczonych bitw, 50% wygranych. Super ARL, to powiem, 108 bitw, wygrałem 47%, nie jest źle. Najwięcej tym czołgiem właśnie zniszczyłem 4. Dobra, no to gramy w takim razie drugą bitwę. Zobaczymy, jak sobie poradzimy w drugiej bitwie. Tutaj już mamy lepszych kompanów z drużyny. Gram na mapie Martwy Tor w trybie dominacja. Tak więc będzie ciekawie, będzie ciekawie. Mamy bardzo wyrównane szanse. Jak jedna i druga drużyna mogą wygrać. Zobaczmy, ile mamy. My mamy 3 pojazdy ciężkie, oni mają też 3 pojazdy ciężkie. Tak więc ja bym chyba pojechał do bazy A, coś mi się tak wydaje. Ja bym pojechał do bazy i widzę, że tutaj moi sojusznicy uważają tak samo. Dlatego jedziemy do bazy A i zobaczymy, co tam na nas czeka. Tutaj mamy KV-2 w drużynie, tak więc KV-2 bardzo dobry niszczyciel z dystansu. Kogoś już uszkodzili, albo sam po prostu spadł jakiejś z góry. już mu zabrało troszkę punktów żywotności. No niestety. Tak więc jedziemy. Tutaj widzę, że cała drużyna z nami jedzie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, widzę, że kogoś już tutaj ustrzelili, bo tutaj widzę, że on też ma już stracone punkty żywotności. Tak więc, no widzę, że tutaj ktoś nie pierwszy raz. Ale odsuń się. Ja chcę mnie ustrzelić. Odsuń się, ja też chcę mnie ustrzelić. Uda się? Nie, aj, w śnieg. Tylko śnieg. No niestety, ale tutaj on jest sam, dlatego, a my mamy przewagę liczarną, dlatego minus 222 uszkodzenia, minus 222 punkty żywotności, tak jak bardzo dobrze. Lecimy teraz, ja go mogę zniszczyć. Ja go mogę zniszczyć. Dwa życia zostało, no dajcie mi go zniszczyć. No i nie dali mi go zniszczyć. I to ma być drużynowa gra. Dobra, i teraz tego minus 204, bardzo dobrze, dobry strzał z mojej strony. Tutaj widzę, że ktoś mnie strzelił i mi zabrał troszkę punktów żywotności, ale jest zniszczony, tak, jest zniszczony. Kto do mnie tak nawala? O, tu ten koleś do mnie. O, ludzie, trzeba na niego pójść. Bo już mi połowę punktów żywotności tak. Jest niedobrze, bardzo dobrze. Chociaż ja mam tego. O, dobra, on już został zniszczony, bardzo dobrze. Teraz 3-1, tą bitwę musimy wygrać. Nie ma innej opcji, 4-1, musimy tą bitwę wygrać. Tutaj już nie ma po prostu innej opcji niż zwycięstwo. I zostało 3, no zostało 6. Tak więc lecimy do bazy B. Mamy najbliżej. Patrzcie, prawie wszyscy już po jednym rozwali. Prawie wszyscy. O, widzimy, że tutaj STM jakiś. Dobra. Czy on gra, czy on nie gra? Jeśli on by. On chyba gra, bo on nie zauważył. Tak jest, on gra. Minus 224, bardzo dobrze. A, bo oni 3 jeszcze mają. O Boże, pomyliło mi się. Dobra, weźmy tego, może ustrzelmy tego z dystansu. Dobra, minus 209, pięknie. O, kogoś tutaj zniszczyli, niestety. Ale myślę, że ten ziom sobie poradzi. Ale tego można tutaj by stąd ustrzelić. Poczekamy sobie, nie będziemy się ruszać w ogóle. O, jest 3-2, tak więc no. Ciekawe, o nie! Jak mnie zauważyli? Zauważył mnie ten ARL. O nie. To jest niedobrze. Dobra, minus. Nie, no znowu! Dostałem. Bardzo niedobrze. Ale teraz mogę go wykończyć. Mogę go wykończyć! Drugiego! Dobrze, drugi rozwalony. Został jeszcze jeden. Jeszcze jeden czołg do rozwalenia został. Gdzie on jest? On jest tam. Można by go stąd, jeśli chyba, że on będzie do mnie strzelał. Minus 355, bardzo dobry strzał z mojej strony.
Ale teraz nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Zniszczony, nie! Nie trafiłem. Dobra, ale zniszczyli. Dobrze, panowie, Gigi. Piękna bitwa z naszej strony. Zobaczmy, ile uszkody dodam. 1913, tak więc byłem najlepszy w mojej drużynie i najlepszy w całej bitwie. Tak więc mi się to podoba bardzo i to było na tyle. Jeśli chcecie więcej odcinków z WOTA, dajcie znać łapką w górę, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek. Trzymajcie się, na razie i piona!